Tomasz Kędziora, trudny mecz. Do pewnego momentu wydawało się, że tutaj Benfica wam na wiele nie pozwoli. Ta druga połowa wyglądała trochę lepiej, tak się zastanawiam, czy Benfica trochę zdjęła nogę z gazu, czy wy jakoś się pewniej poczuliście? Dobry wieczór. No myślę, że tak, był to ciężki mecz dla nas, ale z drugiej strony też mieliśmy dwie sytuacje, tam Cygankowa, z której mogliśmy strzelić bramkę w pierwszej połowie, w drugiej połowie. Myślę, że zagraliśmy trochę lepiej, Benfica też tak nie naciskała jak w pierwszej, wiadomo, mieli dobry wynik, więc pozwolili nam trochę na więcej. Szkoda, że nie udało się strzelić żadnej bramki, bo były do tego okazje. Kiedy rozmawialiśmy wczoraj, pytałem, czy już czujecie się tutaj trochę jak w domu. No dzisiaj ta atmosfera była nieprawdopodobna. Doping, liczba ukraińskich flag, liczba kibiców, to naprawdę robiło wrażenie, pewnie na was też. Tak, no dzisiaj naprawdę było to czuć z boiska, że trybuny są za nami, że te ściany nam pomagają, bo bardzo tego potrzebowaliśmy, bo naprawdę graliśmy z klasowym zespołem i przegraliśmy 2-0, wiadomo, że byli od nas lepsi dzisiaj, ale my się nie poddajemy, będziemy walczyć w rewanżu. Czy taki wynik 0-2 i jeszcze perspektywa rewanżu w Lizbonie sprawia, że losy tej pary są rozstrzygnięte, czy macie nadzieję, że to się uda odwrócić w Lizbonie? No będziemy walczyć, wiadomo, jest jeszcze 90 minut meczu, wróci Sidorczuk, wróci Garmasz, doświadczeni zawodnicy, myślę, że z nimi będzie trochę łatwiej niż dzisiaj. Myślę, że ich trochę brakowało na boisku. Wiadomo, nie będzie to lekkie spotkanie, Benfica wyda mega dużo pieniędzy na transfery, a my niestety jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, cały kraj, Ukraina jest tam wojna, codziennie wszyscy czytają informacje, co tam się dzieje, nie jest to dla nas łatwy czas, no ale co, no nic nie ma być do stracenia i idziemy powalczyć o awans.